zaryzykuj, poświęć czas na rekolekcje adwentowe. Z Ewangelii według świętego Mateusza. Z narodzeniem Jezusa Chrystusa było tak. Po zaślubinach matki Jego Maryi z Józefem, wpierw nim zamieszkali razem, znalazła się brzemienną za sprawą Ducha Świętego. Mąż jej Józef, który był człowiekiem sprawiedliwym i nie chciał narazić jej na zniesławienie, zamierzał oddalić ją potajemnie. Gdy powziął tę myśl, oto anioł pański ukazał mu się we śnie i rzekł: Józefie, synu Dawida, nie bój się wziąć do siebie Maryi, twej małżonki, albowiem z Ducha Świętego jest to, co się w niej poczęło. Porodzi syna, któremu nadasz imię Jezus. On bowiem zbawi swój lud od jego grzechów. A stało się to wszystko, aby się wypełniło słowo pańskie powiedziane przez proroka. Oto dziewica pocznie i porodzi syna, któremu nadadzą imię Emanuel, to znaczy Bóg z nami. Zbudziwszy się ze snu, Józef uczynił tak, jak mu polecił anioł pański. Wziął swoją małżonkę do siebie, lecz nie zbliżał się do niej, aż porodziła syna, któremu nadał imię Jezus. Józef przyjął Maryję do siebie. Odważny mężczyzna. Może planował inaczej. Rzeczywiście planował, o czym mówi Ewangelia, chciał potajemnie ją oddalić. Ale anioł pański coś innego mu objawił. Józefie, przyjmij Maryję. Nie bój się. Nie bój się, chociaż ludzie może będą mieli różne nieprzychylne opinie. Nie bój się, choć to może twoje plany pokrzyżować, twoje ludzkie plany. Jakże odważnym człowiekiem był Józef, zaryzykował, przyjął Maryję. Ja myślę, że dzisiaj potrzeba nam przyjąć drugiego człowieka takiego, jakim on jest. Nie zawsze jest to łatwe. Może Józefowi też nie było na początku łatwo, bo to i tamto. Ale myślę, że dzisiaj szczególnie każdy chrześcijanin powinien dać wzór przyjęcia drugiego człowieka do siebie, do swojego serca, zaakceptowania tego człowieka. Czasem jako ludzie jesteśmy bardzo różni, ale pamiętajmy, że nie ma ludzi doskonałych. Czasami ludzie szukają tej najwłaściwszej osoby, nieskazitelnej, doskonałej, ale takiej osoby nie ma na tym świecie, ponieważ wszyscy jesteśmy grzesznikami. Jeśli jesteś mężem, to przyjmij jeszcze raz do swojego życia i do swojego serca swoją małżonkę, której ślubowałeś jej. Jeśli jesteś żoną, to przyjmij twojego męża, takiego, jakim on jest, i jeszcze raz go pokochaj. Jeśli jesteś kapłanem, to jeszcze raz przyjmij do swojego serca Boga, któremu ślubowałeś tyle w momencie swoich święceń. Jeśli jesteś osobą konsekrowaną, to jeszcze raz podejmij śluby czystości, ubóstwa i posłuszeństwa. Zaryzykuj. Józef też zaryzykował, ale czy żałował? Otóż myślę, że to dzisiaj jest najważniejsze, co my, chrześcijanie, możemy zrobić, żeby dać świadectwo Jezusie. Pokochać. Przyjąć drugiego człowieka. Bezinteresownie. Nie patrząc na to, ile ja z tego będę miał. Nie patrząc na to, czy ta osoba mi się odwdzięczy, czy nie. Po prostu przyjąć, bo w tej osobie jest Jezus. Tak jak w Maryi był już Jezus. I jeszcze jedno. Myślę, że dzisiaj pośród różnych opinii o Kościele również należy nam jako chrześcijanom, katolikom, przyjąć Kościół jeszcze raz, takiego, jakim on jest. Nie nasze wyobrażenia o Kościele, nie nasze różne plany i propozycje zmian, ale po prostu takiego, jakim ten Kościół jest. Nie ma idealnej wspólnoty i nigdy nie będzie i nie było, ponieważ my jesteśmy grzesznikami.
Jesteśmy ludźmi Kościoła, których głowa jest święta, bo jest nią Zbawiciel nasz, Jezus Chrystus. Ale my sami jesteśmy słabi. Dlatego dzisiaj, drogi chrześcijaninie, katoliku, zaakceptuj drugiego człowieka, ale również zaakceptuj Kościół. Przyjmij go i pokochaj. Zaakceptuj Twoją parafię. Ukochaj ją z całego serca. Zaangażuj się w życie Twojej parafii i Kościoła. Bądź naśladowcą świętego Józefa, który też może miał inne plany, ale przyjął Maryję. Józefie, nie bój się wziąć do siebie Maryi, Twojej małżonki, bo w niej jest Jezus. I w Tobie również jest Jezus. I w drugim człowieku, w każdym człowieku. Chcesz posłuchać jeszcze raz? Chcesz wrócić do innych nauk rekolekcyjnych? Zajrzyj na radiojasnagora.pl.